Dzień dobry, z tej strony Wilku, a ja witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Westland 2 z Wilkiem wśród i muczących tutaj i rozpaczliwie uratowanych przez nas przed sędkami krów, muciek czy jakkolwiek zwał te i wielkie zwały schabu, przepraszam, nie schabu, a wołowinę. Okej, mieliśmy tutaj handlarza, do którego nie zwłocznie się w tej chwili udamy, żeby pozbawić się i tego całego szmelcu, który wleczemy ze sobą. Jest to niejaki Tom, witaj Tom. Wygląda na to, że macie nadmiary złomu. Chyba uda nam się osiągnąć korzystne dla wszystkich porozumienie. Co masz na handel, kolego? Oto co mam. Bardzo dobrze. Bardzo nam to odpowiada. Ma też 1100 złota, więc sprzedajemy cały szmelc. Mięcho daliśmy już dla koszmara. Więc teraz tak, sprzedaj cały szmelc. To podstawa. Słonko zostawimy. 22, 24. Nie za bardzo, to słonko jakoś mnie i ten. Sabra Mari, to jest ten karabin snajperski, który nam bardzo się podobał. Eteryczny głaz Wigmana, on daje dużo mniej niż AK-47. No właśnie, teraz AK-47 ma Wilku. Chyba. Więc sprawdźmy jeszcze broń w takim razie, którą możemy sprzedać. Na pewno pozbawimy się, nie będziemy się bawić z tymi czarnymi wdowami, to nie jest dobry pomysł. Maczety bojowe idą precz. Słonko, no właśnie, co z tym słonkiem, kochani? Co z tym słonkiem? Na pewno mieliśmy jeden pancerz, którego możemy się pozbyć śmiało. On nam się w niczym nie przyda. To w ogóle wszystkie te książki i periodyki powinienem był zostawić, ale trudno. I teraz sprawdźmy, czy jeszcze mamy te pistolety jakieś, które moglibyśmy i opindolić. Wielką Betty wolałbym zobaczyć. SR 2000 Argent. Chyba rozbierzemy za chwileczkę. No właśnie, to jest 10 do 98. Sabra Mari 7,62. Kurde, fale, nie mam pojęcia, czy z niego strzelać, czy nie. To jest dobre pytanie, słuchajcie. Na razie zostawię i później ją po prostu sprawdzę. Ok. Czy my możemy coś jeszcze opindolić? Klik 17 na pewno sprzedamy. To sprzedamy, to też sprzedamy, to jest niepotrzebne. No i zostaną dwa karabiny, kurde, które za chwileczkę sprawdzę sobie jeszcze. Amunicja nam się przyda w każdej postaci. Medyk polowy 6. Kto tutaj ma medyka polowego 6 w takim razie? Ma go ten kolega. Odbierz. Siódmego niestety nie mamy. No i przyda nam się jeszcze trochę amunicji, absolutnie. Specjalnie dla koleżanki Pizepi. No to handlujmy, słuchajcie, nie ma co. Dajmy to od razu dla niej. No i zobaczmy, co się wydarzyło. Do widzenia. Trochę nas odciążyło, jak widać. Nie jest to może jakoś szczególnie dużo. Ale pójdźmy, tutaj jeszcze była skrzynia gdzieś z amunicją. Warto by się było za nią rozejrzeć. O ile dobrze pamiętam. Dokładnie tutaj. Tutaj by należało wysłać i bezpośrednio Pizepi, żeby sprawdzić, czy na niej jest zamek. Ok, czyli w tym momencie ten kolega, czyli Skoczmo, otworzy nam tą skrzynię. Zapiszmy grę. Włamywacza jeszcze nie mamy szczególnie mocno rozwiniętego, będzie go trzeba podciągnąć koniecznie. Ale już tak będziemy sobie Skoczmo radzić. Ok, jest amunicja. Fantastycznie. Tu raczej nic więcej nie będziemy mieli do pozbierania, na pewno. Na pewno, na pewno. Tutaj się na pewno nie dostanę, tutaj też nie. No, sprawdźmy jeszcze, tutaj może coś się wydarzy, ale jest to niezwykle wątpliwe jak na moje oko. Na pewno nie ma tu żadnych wejść ani innych elementów, które byłyby warte do eksploracji. Dobra, lećmy w takim razie. Przypominam, że znajdujemy się w tej chwili na farmie Cerritos, gdzie uratowaliśmy. W zasadzie nie udało się uratować tego gospodarza, któremu sędki odcięły głowę. Ale niestety życie, słuchajcie. Więc lećmy dalej. Lećmy dalej i zwiedzajmy. Zwiedzajmy lokalizacje kolejne. Tak, wybieramy i lecimy. W
Baza, dobra, jest zgłoszenie dalej. Nadawajcie odbiór. Mamy gościa w bazie Santa Fe. Widział dym z waszego śmigłowca i chce sprawdzić, co się dzieje. Myślę, że powinniście się spotkać. Wróćcie, gdy będziecie wolni. Przyjęliście? Przyjęliśmy. Okej, słuchajcie, skoczmy do bazy w takim razie. Czemu nie? Zobaczmy, co to za gość. Nigdy nic nie wiadomo. Potwierdź. Udało się uratować w końcu krowy. Tak przy okazji, jeżeli byście nie zdążyli za tymi krowami, to one by po prostu uciekły. Dobra, podejdźmy bliżej. Słuchajcie, mamy handlarza, rewelacja. Zapiszmy grę. Mieszkaniec Pustkowi, PT Pistolet i porucznik Wade Woodson. I mamy dużo handlarzy. Fantastycznie, słuchajcie. Pogadajmy w takim razie z PT Pistoletem. Zapiszmy grę. Mam na imię Freddy, ale nikt mnie tak nie nazywa. W LA wołają mnie Pit Pistolet. Strzelam celnie, gadam do rzeczy i handluję najlepszą bronią na północ od 91. Jak chcecie coś kupić lub sprzedać, to jestem otwarty na propozycję. Jeśli jednak masz ochotę pomóc facetowi potrzebie, to będę wdzięczny. Możemy jakoś pomóc Fred, to znaczy Pit? No, to sprawa wygląda tak. Handluję po całej okolicy, ale mieszkam wraz z żoną w Rodi, tylko że nie mogę do jasnej cholery wrócić teraz do domu. Jakaś banda matołów zajęła miasto i wymusza opłaty na wszystkich, którzy wchodzą lub wychodzą. Gdybym tam wrócił, zabraliby mi cały towar i pewnie na dokładkę dostałbym kółkę w łeb. Mimo wieku strzelam znakomicie, ale sam jeden nie dam im rady. Trzeba jakiejś dobrej, uzbrojonej grupy takiej jak wy właśnie, żeby wykorzystać te szczury z naszej Rodi. To jak będzie, trafiłem na was przypadkiem, ale jeśli chcecie zgodnie ze słowami Woodsona pokazać, że ta okolica może liczyć na was, to nie ma chyba lepszego sposobu na pogonienie bandy dryblasów. Stęśniłem się już za żoną. Pomożemy! No to przegenialnie. Zaraz zaznaczę Rodię na waszej mapie. Jeśli potrzebujecie przewodnika, to mogę iść z wami. Jak wspomniałem, strzelam lepiej niż nie jeden młodzieniaszek. A jak będzie gorąco, to dłoń mi nie zadrże. Wiesz co, zostań tutaj, kolego, a my ci pomożemy. Spoko, zaznaczę to na waszej mapie. Oto nasza mapa, zaznacz na niej Rodię. Jasne, proszę, o tutaj pokażę też najlepszy szlak, na którym nie będzie problemu z wodą. W przeciwnym razie może być z tym krucho. Okej, mamy Rodię i tam też się udamy za chwileczkę. Przypadkiem jak? Usłyszałem strzały, więc uznałem, że toczy się tu jakaś bitwa. Przychodzę mu zobaczyć, czy po walczących nie zostało coś wartościowego, a tu proszę, widzę porucznika Woodsona, jak rozwija dywan powitalny. Co to za matoły? Pytam o Rodię. Nazywają się Skórzane Dranie i muszę im przyznać, że nazwa do nich pasuje. Przewodzi im koleżka z głową pełną dziwnych pomysłów. Mówią, że ochraniają miasteczko, ale z tego co widzę, to tylko ciągną od mieszkańców kasę. Nikt nie ma dość jaj, żeby im przeszkodzić. A powiedz o Rodii. To było kiedyś małe, rolnicze miasteczko, które zaopatrywało okolice w żywność. Nazywaliśmy je ogródkiem Los Angeles. Ludzie ciągnęli z odległych miejsc, żeby popatrzeć na nasze wieże. Piękna sprawa. Teraz miasteczko przejęli ci zbóje i nikt już z zewnątrz nie przychodzi. Handel siadł zupełnie, a ludzie zaczynają głodować. Jeszcze te choroby farmerów. Coś strasznego. Co to za wieże? Radiowe? Ha, nie. Pierwotnie nie były radiowe. Nie kojarzysz naszych wież? Przecież każdy o nich słyszał. To dzieło sztuki jeszcze sprzed końca świata. Burmistrz przerobił je potem na wieże radiowe, ale Skórzane Dranie od razu rozwaliły nadajnik. Teraz wieże znowu są tylko instalacją artystyczną. Na handlu się znasz, zatem pokaż, co tam masz. Okej. Wow. Pacyfikator. I ja myślę, że to właśnie było mi potrzebne, jak również jeszcze jeden pancerz desantowców. Tylko sprawdźmy, kto tutaj te pancerze ma. My nie możemy, siła za mała. Ta dziewczyna już pewnie ma. Ta dziewczyna ma za małą siłę. Ten chłopak ma pancerz bojowy, więc weźmy. Dobre pytanie. To też weźmy. No i ten pistolet absolutnie bierzemy, słuchajcie. Pacyfikator brzmi niezwykle, niezwykle przekonywująco. I weźmiemy go. 2616, sporo tego i nas. Sporo nas to kosztuje. Mechanik plus 1, Saga Genesis. Tyrurururu. Dobra, bierzmy, kup. Okej, uzbrójmy się w takim razie. Zamknijmy i ekwipunek. Rozdajmy sprzęt. Przede wszystkim tak, ten pancerz oczywiście leci do tego kolegi. Ten pancerz leci do tego kolegi. Absolutnie. To oddamy jemu.
I teraz mamy jeszcze broń, słuchajcie, którą dostarczymy i tej koleżance. No nie ma o czym mówić, słuchajcie. Tylko z czego on strzela, słuchajcie? To jest kaliber 45. Kaliber 45. Kto ma kaliber 45 z naszych? No niewielu ma, ale damy radę. Okej. Okay. Pytanie, jaki jest też zasięg tego kalibru? Okej. Okay. Zbyt dużo tego kalibru 45 nie mamy, z tego co widzę. Tu jeszcze jest, dobra. Handlujmy dalej, bo trochę żeśmy się i oskubali. Do widzenia, pizz, pistolet, oddawaj kasę, propozycje. Dobra. W takim razie sprzedajmy pistolet jeden, sprzedajmy też broń całą, którą mamy, nie broń, tylko te pancerze, żeby się nie dociążać. Z broni mamy... No właśnie, sprzedajmy. Co ma wilku? To jest ważne. Wilku ma tylko cholera jasna. Dobra, słonko nie chcemy. A kto ma AK-47? Dobra, to na próbę weźmiemy. Słonko trzeba trzymać, bo prawdopodobnie ten karabin, z tego co ja pamiętam, można gdzieś ulepszyć, więc ja będę na to polował, słuchajcie. Na razie oddam AK-47 dla wilka, niech sobie pobawi się. Ten oddam dla tego koleżki. I awansuję jeszcze. Wywołaj. O! U, co tu jest? Możemy awansować. Raport. I to zróbmy w takim razie. Postać, atrybuty, umiejętności. 6. Zaklinanie zwierząt, podciągnijmy wyżej. Zatwierdź punkty. I teraz tak, mieliśmy jakąś książkę, zdaje się, do tego zaklinania gdzieś. Tylko pytanie, kto ją ma. Dobre pytanie. Kto ma tą broń? Przepraszam, tą książeczkę. Cudzy Tytana, twój przyjaciel Blask, Radownik Rose. Na pewno jeszcze jedną taką kniżkę mieliśmy. Pytanie, kto ją może mieć? O bogowie! No i gówno, słuchajcie, nie widzę tego. Dobra, nieważne w tym momencie, lećmy dalej. Polećmy, słuchajcie, prosto do Rodzi, żeby nie marnować czasu. Zobaczmy, co tam się dzieje. I tyle. I z nami na razie zostanie. A my popłyniemy dalej w kierunku i bliżej nieokreślonego miasta, zwanego Rodią. Które przejęli, dodam, skórzani dranie. Zobaczcie jedną rzecz, nie mamy tutaj w tej chwili płatki z wodą. What degenerate gang of troglodytes has dare harmed those under my protection? The children of the new citadel are inviolate.
Those who touch them will be destroyed. Los Angeles, how can I share my golden future with you? You all turn against me like this. You will tell me who did this. You will bring them. Widzimy, że w tej chwili strasznie przeżywają. Riches beyond your wildest dreams will be granted to any who tell me their names. They must be punished. No, koleżka się zirytował. Trudno mu się dziwić. Możemy tutaj jeszcze, słuchajcie, pochodzić sobie troszeczkę. Dzięki Bogom nie mamy teraz czegoś takiego jak woda, którą musielibyśmy i... O bogowie, jak to zadźwięczało w moich uszach, kurza jego morda. Właśnie dotarliśmy do bazy promieniowania. Na północy odbiór. Przyjąłem echo. Zatrzymał was promieniowanie przejona Hollywood i Griffith Park. Chyba nie mam innego wyjścia, jak zebrać wasze odczyty i wycofać się stamtąd, dopóki nie ulepszymy waszych kombinezów antyradiacyjnych. Bez odbioru. No. Straszne, słuchajcie. Cwaniak, co weźmiemy. To się przyda. Złomu jest dużo. A, weźmy ten jeden. Good evening, Los Angeles. This is Mr. Manners, ready to receive your calls. We've got a caller from over on Pico. Go ahead, gentle caller. Servants! Servants from space! Help! We... Caller, please, where are your manners? If you aren't going to be polite, we aren't going to give you the courtesy of a reply. Sorry, okay. Dear Mr. Manners, there's some sort of serpent creature out here. It seems to have arms and big sharp teeth. Wężo idę z Marsa. Nieźle, słuchajcie. Odbieramy jakąś i w tym momencie, jak słychać i bardzo dobrze, słuchajcie, jakiś przekaz radiowy. Ktoś widzi wężo idę. How rude. Inexcusable nonsense. There is no Martian invasion. There are no space aliens in Los Angeles. Indeed. It sounds like you're reading random paragraphs out of some book. I should also add that if you call in again, Pico, we'll triangulate on your position and show you how far rudeness gets you. Well, I am truly sorry, gentle listeners, but unfortunately, we're out of time now thanks to our thoughtless guest. So, we're going to have to sign off. Until next time, this is Mr. Manners reminding you, stay polite, Los Angeles. Ok, słuchajcie, przypominam, teraz tutaj przechodzimy koło Angelodium, to jest siedziba Manierytu. Help! Angel Orson, help! I'm sorry, gentle victim. Sorry.
Dear Mr. Manners, some uninvited guests have rudely barged into our home, and they refuse to leave, no matter how strongly we ask. They are wearing cowboy hats and shooting everyone. Can you please come teach them some manners? Gentle host, transmit your coordinates, and we'll have some civility enforcers there immediately. We look forward to your hasty arrival. Thank you. Die, you bastard! Die! Echo 1, this is Santa Fe Base. Come in. Roger, Echo 1. Don't know if you heard that last Manorite distress call, but you are very close to that location and might be able to reach it quicker. Doesn't sound like the Robinsons are gonna do anything about it, and it sounds like a situation where seconds count. Copy? 10-4, Echo 1. Sending you the coordinates now. Get there ASAP. Okay, play the Ray, polecimy tam, słuchajcie najpierw. Friends, I'm here to tell you that we are not all damned. That there is indeed a path to salvation, and it was revealed to us by the prophet of Gower Gulch, the great James King himself, before the first bombs fell. Further, we have been led up that path all the way to heaven by God's second anointed son, Luke Samson, the Red Messiah. And what is this path? How do poor, wretched sinners such as ourselves rise from the filth of this world to the gates of paradise? Przepraszam, że tak biorę i staram się nic nie mówić, ale chcę mu dać dokończyć tą całą dykteryjkę, żebyście posłuchali jakby i elementów świata w postaci tych audycji radiowych prowadzonych naokoło przez poszczególne frakcje, które propagandowo zagłusza jedna drugą, słuchajcie, to po prostu jak za czasów w latach 50., 60. bardzo podobnie się odbywało Wolna Europa kontra i na przykład i audycje PRL-owskie. Taka ciekawostka. Ale poczekajmy, posłuchajmy do końca, co rzecze ten gościu, który jest przywódcą tego głównego proroka. Why those you must cleanse from the world with fire, sword, and shotgun. As James King said, and our savior, Red Samson, reiterated, zapiszmy grę najpierw. The slate must be wiped clean. Can I get an amen, brothers and sisters? O bogowie! Dobra, słuchajcie, ja już mam dosyć tego wycia ich. I zwalczył czyn! Boże, jak ja kuszę. Dobra, wejdźmy sobie do Playa de Rey, bo zgłupiejemy za chwileczkę. I zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Myślę, że niewiele. Podejdźmy wyżej. Oj, tu coś się stało, słuchajcie. Zapiszmy grę. Tak, ktoś chyba nas chce wrobić, słuchajcie, w jakąś imprezę. Z tych ludzi zasłoną zimną krwią, większość z nich nie była nawet uzbrojona, choć zdaje się, że kilka osób walczyło zaciekle. Widzicie też ślady krwi prowadzące na południe. Ktoś będzie chciał nas dyskredytować prawdopodobnie. Tutaj też coś mamy. Kapelusz, okej. Okay. I zegarek kieszonkowy. To jest nasz okrąg. A miejmy nadzieję, że nas nie zaatakują tutaj zbytnio. To są ludzie, słuchajcie, w przebraniach strażników. Zapiszmy grę. Bo być może są tutaj ludzie, którzy będą chcieli nam zaszkodzić, tak mi się wydaje. Wąs do włosów, G3 karabiny szturmowe. Zabawkowy miecz, świetny kapelusz. Rozdaj wszystko. Rozdaj wszystko. I rozdaj wszystko. A, i ktoś został. Wilków jakby stoi, więc trzeba dać jego broń dla Rose. Niestety. To później sprzedamy. No i co teraz, słuchajcie? To jest ważne pytanie. Pod jednym z pobliskich samochodów znajdujesz szczątki syntetycznego ramienia. To chyba rzeczywiście robota dzieci twierdzę. Zapiszmy grę.
nie dzieje się tutaj dobrze z całą pewnością. Zapiszmy grę. Skakujmy również ten save, który jest tutaj. Mamy też, słuchajcie, tutaj jakiś worek, chyba mamy worek żwiru. GPS uszkodzone wyświetlacze, możesz od razu coś na to poradzić, jeśli masz odpowiednie zdolności. Jeśli nie, to musisz znaleźć część zastępczą. Słuchajcie, mamy mechanika. Niewykonalne, ale mamy chyba coś, co daje mechanika plus. Tylko kto to ma, słuchajcie? To jest dobre pytanie. 1, 2, 3. Mechanik plus 1, słuchajcie. Jest, statek w butelce. Czy daje coś na mechanika plus 2? Raczej nie. To jest ciekawostka bardzo duża. Ja szukam teraz w tym momencie tego. Mielibyśmy coś takiego. Hacker plus 1, mechanik plus 1. No dajmy to na przykład i temu panu na chwileczkę. Zobaczmy, czy coś doda. Umiejętności, mechanik plus 1. No mamy już wyżej tego mechanika. Może otworzymy. Dalej niewykonalne, cholera jasna. Niedobrze, F5. Przydałaby się jakaś część, słuchajcie. Chyba ten palton by się nie... Może ten ekran mamy. Mieliśmy ekran, słuchajcie. Dokładnie, mieliśmy ekran. Może za pomocą tego ekranu moglibyśmy to naprawić. To jest dobre pytanie. Czy możemy to zrobić w ten sposób? O, mamy też hodowlę zwierząt dla opornych. To dajmy od razu i wilkowi. Użyj na sobie. To da nam podwyższenie zaklinacza zwierząt na pewno. Dokładnie tak. No i teraz co z tym mechanikiem, słuchajcie? Jak ja to mogę naprawić? Kto tu jeszcze ma mechanika? Umiejętności. To jest dobre pytanie. Mechanika miał jeszcze i... sześć, jeżeli damy. A ty masz ile? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, siedem. I też, słuchajcie, nic za mało będzie. O bogowie, no nie wiem, co mam zrobić, słuchajcie. Pachnie jak siła. Orzechowy posmak. No nie wiem, jak to zrobić. Mechanika nie mam. Czy ktoś ma jakiś ekran? Ktoś ma jakiś ekran, słuchajcie. To jest dobre pytanie. Jest tu palm top, ale to nam nic nie daje. Okej, próbujemy ten ekran użyć. No i zobaczmy, co się wydarzy. Tajemnicza kapliczka, rewelacja, słuchajcie. Ale jazda, wskazało nam to jakby istnienie tajemniczej kapliczki dzięki temu. Wskaźnik GPS, czyli ten ekran, który znaleźliśmy gdzieś w wiosce Darmin, wskazał nam tajemniczą kapliczkę. Dobrze, zobaczmy, co się teraz tutaj wydarzy. Widzimy tutaj kolejnych gości. Tam mamy też wirek. Może uda się ich przekonać, że to nie my stoimy za tą masakrą. Zapiszmy grę. No właśnie, cholera jasna. Za kapiora ma jedynie kolega z Koczmo. Nie musimy ci się tłumaczyć, chyba że chcesz, żeby przemówiła nasza broń. Wasza nieuzasadniona wrogość jest prostacka i chamska, ale widząc jakiej rzezi już dokonaliście, nie mam zamiaru narażać życia kolejnych egzekutorów, żeby nauczyć was manier. Tym razem ustąpimy wam pola, szanowni rzeźnicy, ale poznaliśmy już wasze prawdziwe oblicze. Miłego dnia. Okej, spytajmy jeszcze raz, co się stanie, gdybyśmy i tego nie zrobili. Dobrze, żeśmy tego zakapiora trochę podwyższyli, to był dobry pomysł. Ale sprawdźmy, czy uda się nam jakoś wytłumaczyć, czy to nie my, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Identyfikacja. Czy to wy odpowiadacie za tą rzeź strażnicy pustkowi? Nie. Możecie dowiedzieć, że mówicie prawdę, widzieliśmy wasze grafity tutaj we wsi. Zdaje się, że złapaliśmy was na gorącym uczynku. Prawda jest taka, że zrobiłeś. To może inaczej. Nie mamy dowodów, ale byłoby miło z waszej strony, gdybyście dali nam kredyt zaufania. Prawda. To za mało, strażnicy. Moglibyście to podrzucić, żeby zrzucić winę za tą masakrę na Synski.
Gorąco to ci się dopiero zrobi, dupku. Nie mamy dowodów, ale byłoby miło z waszej strony, gdybyście dali nam kredyt zaufania. W normalnych warunkach faktycznie mielibyście rację, ale i te zbrodnie są tak potworne, a dowody przeciwko wam tak mocne, że nie możemy z czystym sumieniem pozwolić wam pozostać na wolności. Ponadto nie mamy środków koniecznych, by bezpiecznie sprowadzić was do Angelorium. Dlatego obawiam się, że ze względów bezpieczeństwa spada na nas smutny obowiązek zabicia was. No więc właśnie, słuchajcie. Ale my chcieliśmy tego uniknąć, więc użyjmy sobie jeszcze raz zakapiora. Nie chcemy manierytów zabijać, postraszmy ich trochę. To jest jedyny sposób, który możemy jakby i z tego i wyjść. Zakapior, jak widać, się przydał. I bardzo dobrze. Ewidentnie, słuchajcie, jak tutaj widzicie. Mamy też worek żwiru, on się przyda. Torba kociego żwirku, rozdaj wszystko. Ją za chwileczkę zaniesiemy jeszcze. W takim razie pozbierajmy, co jeszcze możemy pozbierać. Skoczmo może wziąć. Cholera jasna, przepraszam was bardzo, jeszcze raz sobie wczytam. Czyli nie możemy tego grabić, bo inaczej oni nas zaatakują. Okej, to jeszcze raz. Podnieśmy ten jakby koci żwirek. Wiemy już, że to żwirki, nie żwirki, tylko tfu, tu jest żwirek. Że to synki odpowiadają z całą pewnością za całość. Dobra, opuśćmy to miejsce zbrodni, żeby na nas nie krzyczeli. Fantastycznie. F5. Może jeszcze tutaj coś jest. Zapisałem specjalnie. Okej, drą się na nas, więc trzeba stąd iść. No i pozostała nam jeszcze ta tajemnica do rozwikłania. Zobaczymy, czy uda się później rozwikłać. A tymczasem lećmy do Rodii. Mam nadzieję, że już odpowiednio was wprowadziłem w klimat Kalifornii i tego, co tu się dzieje, oraz tych frakcji. Wcześniej, jak słuchaliście razem ze mną na mapie tych wszystkich przekazów, w Angelorium jest nikt inny jak Pan Kultura, który jest przywódcą manierytów, takiej frakcji, która musi być wobec siebie uprzejma, nawet jeżeli kogoś morduje czy torturuje. To jest dla nich warunek sine qua non. Okej, lećmy w takim razie stąd. Mamy jeden worek kociego żwirku, który zgłoście się, dobrze. Tak, proszę nadawać odbiór. Dużo dzieje się na prywatnej częstotliwości manierytów. Mówią, że znaleźli was na swoim terenie wśród nocy cywili, bez śladu wrogich sił. Najwyraźniej uważają, że to wy pozabiliście. Co tam się stało? Cywili nie żyli, gdy przybyliśmy. Zrozumiałem, Echo 1. Wszyscy nie żyli, gdy tam zdarliście. Jakie ślady wskazujące na sprawców? Znaleźliśmy ramię syntka. Cholerne syntki. Te plastikowe szumowidny jebią nas jak tylko mogą. Nie możemy na to takiego pozwalać. Musimy znaleźć jakieś dowody na tożsamość agresorów. Coś, co będzie można pokazać manierytom. Traktujcie to teraz jako priorytet. Przyjęliście? Przyjęliśmy. Zrozumiałem. Uważajcie na siebie, Santa Fe, bez odbioru. Okej, no będziemy musieli coś pokombinować troszeczkę, jakby nie było. Tędy prawdopodobnie nie przejdziemy. Hey, this is Roddy. I run Roddy, a punk club and hostel in Hollywood. If you're running scared, if you got nowhere to go, if you're in a bad situation, if you're trying to get clean, come find me. The food and the beds are free and nobody will hassle you. I promise. We don't care who you are or what you've done. If you need a place to crash or a place to hide, we got you covered. No questions asked. Okay, that's it. Crank the music. No, nie będziemy go słuchać, wejdźmy sobie do tajemniczej kapliczki jeszcze w międzyczasie. To się przyda, żeby awansować troszeczkę i bardziej. Mogłaby znowu słuchać jakieś miny. Zapiszmy grę. Czemu nie? Rozbrójmy je. Stop. Oj, mamy coś jednak i... Że tym razem będzie coś zakopanego, takiego, co nam się uda i... odkopać i będzie to cenne. Dobra, F5. Mamy całkiem nieźle i
rozwiniętego wilka w tym względzie. Pokombinujmy w takim razie. Porażka, nie. No. Jak to porażka? Ok, F5, kolejny raz. Ja w tej chwili cały czas eksploruję, także próbuję tego i przypominam sobie, jak to wszystko wyglądało. Ok, czytajmy grę. Nie chcę tracić punktu doświadczenia. One są cenne. Miejmy nadzieję, że drugi raz wilku się nie natnie na to. Mamy dzięki Bogom i dość mocno sapera rozwiniętego, więc powinno się udać. Ok, znowu zapisujemy. I lecimy kolejną minę rozbroić. Słuchajcie, miejmy nadzieję, że uda się to uczynić. Bardzo dobrze. No, no, wilku, no, 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 no. Tylko nie przecinaj czerwonego kabelka. Udało się, super. Jeszcze parę zostało. O kurwa mać, przepraszam. A tak to czasami bywa, słuchajcie. Czasami mi się też wymsknie jakaś kura. A tak było już dobrze. I musiałem się nadać na jakieś cholerstwo. No, 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 no. Porażka. Jeszcze raz. Jeszcze raz, wilku, nie daj się. Kurde, nie zaklinanie i zwierząt, tylko rozbrajanie pułapek, gamoniu. Ja pierdykam. Oj, na co mi to było, słuchajcie. Jeszcze raz. O bogowie, uwielbiam rozbrajać minę po prostu. To jest chleb powszedni dla mnie. Dzień jak codzień, mina rozbrojona. No, rozbrajaj. Tym razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze raz. Są takie dni w życiu wilków, że naprawdę mam ochotę wywalić monitor za okno w takich sytuacjach. Kurwa. Rozbrajaj się! W końcu. Jak można tak sobie nie radzić po prostu? Ja tego nie rozumiem. Głupia mina, 63%. To się po prostu nie wydarza. Koszmar jeszcze za mną idzie i będzie mi przeszkadzał. Okej. Okay. Tym razem to był koszmar na szczęście. Zostało jeszcze dwa. No i zobaczymy, co tam jest zakopanego. No, 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 no. Pięknie. A, widocznie gra niewykonalny. No nie wierzę. Znaczy ja mam jakiś przedmiot, który daje mi sapera plus jeden, tak przy okazji. Bo nie wierzę, że nie jestem w stanie po prostu jednej durnej miny w tym momencie i rozbroić. Mechanik jest, słuchajcie, a sapera prawdopodobnie jak na lekarstwo. No nie ma żadnego sapera. Szczęście plus jeden. Słuchajcie, ugryźcie się w dupę z brakiem sapera. Dobra, kogoś trzeba wysłać, żeby się wysadził i tyle. Trudno się mówi. Niech to będzie i bolec, bo ma najwięcej życia. Mina została rozbrojona w dość drastyczny sposób. Ok, dobra. Jak znam życie, będzie tam gówno całe. Kamień Alego, percepcja plus jeden, pacyfikator. O, mogliśmy nie kupować pacyfikatora, się okazuje. Ok, lećmy dalej w takim razie. Nie jest tak źle, jak im na początku stwierdził i sądził. A my tymczasem możemy podejść do tego czegoś, co tu sobie ładnie funkcjonuje i kliknąć awans. Słuchajcie, przepięknie. Wywołaj. Copy, Ranger. Echo 1. Congratulations, Echo 1.
Percepcja awansowała i automatycznie umiejętności jej idą w górę. Percepcja 7, cwaniak 7. No właśnie, co my chcemy teraz dać? Czy damy cwaniaka, czy damy percepcję? Dajmy cwaniaka jej. Zatwierdź punkty. I lećmy dalej. Zamierzam jeszcze w tym momencie podlecieć do Rodi. Tak, dokładnie do Rodi, słuchajcie. Żeby już nie wygłupiać się z szukaniem tych elementów. Tak? Tu jeszcze coś znaleźliśmy, słuchajcie. Tu jest Rodia, dokładnie. Looking for glamour, looking for excitement, looking for a chance to change your luck. Manny's Chinese Casino is the place to be. Poker, roulette, blackjack, pai gao, craps, all your favorite games in the most beautiful building in the world. And that's not all. If you want singing, dancing, magic, comedy, Manny's brings you the best in adult entertainment. And all for nothing more than a two-drink minimum. So come on in, have a drink, see a show, try your luck. You won't find a better time anywhere in Hollywood. Manny's, it's where the fun crowd goes. Słyszeliśmy reklamy, słuchajcie. This message brought to you by the Hollywood Chamber of Commerce. Reklamę słyszeliśmy, słuchajcie, z Hollywood jakąś, ale wejdźmy do Rodi w takim razie i zobaczmy, co się tam takiego dzieje. Generalnie rzecz biorąc, ja będę powolutku kończył, żeby już nie przedłużać jakby tego let's playa. Jesteśmy już w Rodi docelowo. Tutaj spędzimy znacznie większą, znaczy bardzo dużą część czasu naszego w tej chwili. Zapiszę grę w tym momencie, kochani, i podejdę tutaj za chwileczkę, żeby porozmawiać z kulochwytką i zobaczyć, co się właściwie dzieje, kim są ci skórzani dranie, którzy opanowali Rodię i jak możemy pomóc jej mieszkańcom. Mamy tutaj Samuela, który tutaj również handluje, z nim też porozmawiamy. Zwłoki mają mechaniczne ramię oraz klatkę piersiową pełną dziur, po kulach z dziur wypływają larwy much. Mamy jakieś części synka, jak widać. Okej, dawajcie koment, dawajcie łapki, dawajcie subskrypcje, jeżeli jesteście moimi świeżymi i oglądaczami i widzami. Ja was serdecznie pozdrawiam z Rodi w stanie Kalifornia 100 lat później i żegna was Wilku. Cześć, do zobaczenia.